pracy wykorzystuje się często ostre narzędzia, które mogą doprowadzić do poważnego zranienia. W oczekiwaniu na służby ratunkowe poszkodowany może liczyć tylko na Twoje zdecydowane działanie. Bo pierwsza pomoc ma mega moc. Gdy dochodzi do przerwania skóry, pojawiają się dwa zagrożenia – wykrwawienia i zakażenia. W ciele człowieka krąży około 5 litrów krwi, przy czym utrata 500 ml nie powoduje żadnych negatywnych skutków zdrowotnych. Jeśli natomiast stracimy powyżej 1 litra krwi, nasz organizm poniesie ogromne koszty zdrowotne, a wyciek krwi powyżej 2 litrów może zakończyć się śmiercią. Dodatkowo przerwana naturalna bariera ochronna staje się wrotami dla drobnoustrojów, które szybko doprowadzają do zakażenia i powikłań zdrowotnych. Dlatego w pierwszej kolejności zatamuj krwawienie. Nie zastanawiaj się, czy krew jest jasno czy ciemnoczerwona. Wypływa powolnym strumieniem, czy rytmicznie tętni jak fontanna. Natychmiast mocno uciśnij miejsce krwawienia. Zrób to dłonią lub poprzez jakiś materiał czy gazę. Do zaopatrzenia rany używaj najczystszej rzeczy, którą masz pod ręką. Najlepiej, gdyby była to jałowa gaza z apteczki, ale równie dobrze nadadzą się ścierka kuchenna, koszulka czy ręcznik. Staraj się używać materiałów, które nie pozostawiają kłaków. Zawiń opatrunek ścierką kuchenną, apaszką lub bandażem. Unieś krwawiącą rękę czy nogę poszkodowanego, aby ograniczyć dopływ krwi do rany. Dodatkowo możesz ucisnąć tętnicę, co w naturalny sposób zmniejszy krwawienie. W przypadku ręki przytrzymaj tętnicę ramienną po wewnętrznej stronie ramienia tuż pod bicepsem. W przypadku nogi oprzyj dłoń i dociśnij miejsce, gdzie noga łączy się z biodrem. W ten sposób przymkniesz tętnicę udową. Jeśli pomimo Twoich zabiegów krwawienie nie ustaje, zrób opaskę uciskową powyżej krwawienia. Zaciśnij wąski kawałek materiału na ramieniu lub udzie. Dla pewności wykonania użyj patyka lub śrubokręta. Alternatywnie możesz wykorzystać mankiet do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. Załóż go w odpowiednie miejsce i napełnij do ciśnienia powyżej 150 mm subartęci. Koniecznie zapisz dokładną godzinę zamknięcia tętnicy. Będzie miało to ogromne znaczenie w dalszym leczeniu w szpitalu. Wezwij służby ratunkowe dzwoniąc pod numer 112. Pamiętaj jednak, aby najpierw tamować krwawienie, gdyż w czasie Twojej rozmowy z niezabezpieczonej rany może wypłynąć zbyt wiele krwi, aby uratować życie. Najlepiej, jeśli podczas Twoich działań ratunkowych ktoś inny zadzwoni po pomoc. Małe zranienia przemyj ciepłą wodą z mydłem, wypłucz wodą pitną lub użyj środka z oktanidyną. Unikaj stosowania preparatów spirytusowych i wody utlenionej. Będą utrudniały gojenie i spowodują dyskomfort skaleczonego. Na osuszoną ranę naklej plaster z opatrunkiem. Do płytkich ran o równych brzegach możesz użyć specjalnych plasterków SteriStrip, które zbliżą krawędzie rany i ułatwią gojenie. Pod żadnym pozorem nie dotykaj krwi gołymi rękami. Za każdym razem używaj rękawiczek jednorazowych. Przez krew możesz zarazić się ewentualną chorobą, której nosicielem może być poszkodowany. Gdy nie masz pod ręką apteczki, posłuż się workiem foliowym albo poproś poszkodowanego, aby wykonywał zabiegi przy ranie samodzielnie. Masywne krwawienie z rany jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia i zdrowia. Koniecznie zatamuj krwawienie i zabezpiecz ranę przed zakażeniem, bo pierwsza pomoc ma mega moc.